Witam was, Senre. Po co to jest? Nowa seria z Hearts of Iron 4. Gramy sobie jako Francja i w tej serii postaram się zrobić achievement Second Time's the Charm, czyli że jako Francja mamy okupować Moskwę, kiedy Napoleon VI siedzi na tronie Francji. Czyli pójdziemy po prostu w bonapartystów i naszym celem jest Moskwa. I patrząc na Portugalię, trudno teraz tak skakać pomiędzy frakcjami, ale jeżeli będzie taka możliwość, to jeszcze spróbujemy Die Perfidius Albion, czyli że przejść na faszyzm i spróbować i zająć Wielką Brytanię. Jako bonapartyści mamy w ogóle cel, tutaj jest ścieżka bonapartystów, mamy cel, żeby zemścić się za Waterloo, ale on nie jest dla mnie takim mainem. Mainem jest jednak Moskwa, a później ewentualnie to wykorzystamy. W ogóle ja też popatrzyłem to drzewko, to Paradoks bardzo skupił się na tym, żeby zrobić kilka możliwych drzewek, zanim rozbudować się na jednych, dwóch konkretnych, żeby było rzeczywiście ciekawe i że na przykład żebyśmy nie zdążyli wszystkich celów narodowych zrobić i każde podejście wymagałoby innej gry. Ponieważ, no mają tutaj komuniści, są szczególnie oni bardzo rozbudowani, komunistyczna Francja. No ale tutaj właśnie to ta droga, prawowity następca na przykład, co pozwala do niej Hiszpanię zaatakować i to tyle, no to słabe jest. To tak, pierwsze pójdziemy sobie dewaluacja franka, żeby mieć trochę fabryk cywilnych. To będzie pierwsze i tak ewentualnie rozwój kolonii, żeby posłuszeństwo zwiększyć. Ale tak na serio to będzie jedyne, co my pójdziemy sobie w tutaj ekonomię. Później skoczymy od razu w tym kierunku, ponieważ tutaj chyba, czy nie, gdzieś tu mamy usunięcie chaosu w rządzie. To się niezwykle przyda, dlatego później lecimy tą ścieżką. Ta gra na razie może wyglądać tak jak wszystkie inne gry Francji, chociaż nie wiem do końca jak będzie w przypadku Francji działać posłuszeństwo oraz te tereny okupowane kolonialne. Jeszcze będę musiał popatrzeć i popróbować, pobawić się. Ale właśnie może być to podobne do jak z reguły, bo już raz grałem Francją, udało mi się zająć wszystko, jednak to było przed jakimikolwiek jeszcze DLC-kami. Dlatego no nie obiecuję, że to będzie piękna rozgrywka. Idziemy na początku chyba tradycyjnie, fabryki wojskowe. Pomimo, chyba że mamy jakieś minusy do budowy fabryk wojskowych. Przemoc polityczna, o fajnie. A bo wiecie co, wyjątkowo pójdę w fabryki cywilne. Może mi to zaboleć, ale zaryzykuję. Moją taktyką będzie jednak na początku obronić się przed Niemcami, a później pójść w fabryki rzeczywiście, żeby zaatakować, żeby skontratakować. Na razie widzę, że w sumie spoko jest produkcja, tylko cały czas flota jest upośledzona. Samolotem, nie wiem czy fokusujecie na samolotach. Zrobię sobie jedno myśliwce. Dobra, jako że nie wiem jak jeszcze działa dokładnie pacyfikacja terenów i zajmowanie się tymi tutaj terenami, które no nie należą do końca do nas, to w takim razie po prostu kasujemy te 21 dywizji. Bo moim celem jest skupić się głównie na kontynencie. Afrykę się nie boję zbytnio, ewentualnie zrobię tutaj ze 3 albo 6 dywizji i powinni przytrzymać Włochów spokojnie. Bardziej chcę się skupić na kontynencie, żeby mieć zasoby ludzkie oraz zaopatrzenie wojska, ponieważ zaraz pewnie na wszystko tutaj runie na webtoonie, aż tak nie bardzo. Chyba dzięki właśnie temu skasowaniu wojska. A jak wygląda agencja? Właśnie zrobimy sobie jakąś agencję, nie wiem, jakąś wieżę na przykład, czy coś. I sobie zrobimy. Tak sobie myślę, że, bo nie wiem, czy jednak to w jakieś wolne fabryki cywilne, to już tutaj robię sobie przedłużoną linię Maginota i albo w ogóle linię Maginota, bo nie wiem, czy w tej ścieżce będzie opcja linii Maginota, chociaż to była chyba ścieżka wojskowa. Dlatego jeszcze dokładnie przejrzę ją i zobaczymy, jak pójdziemy w pójdzie droga. Jeżeli macie jakieś uwagi do tego, jak gram, na przykład, że robię coś, co wy wiecie, że w tym dodatku jest na przykład podstawa, znaczy nie robię czegoś, co jest podstawą w tym dodatku, tylko robię coś, co jest kompletnie głupie i bez sensu, to proszę napiszcie. I o ile nawet się nie zastosuję w tej serii do tego, ponieważ nagrywam to do przodu, gdyż właśnie nie wiem, jak to sobie będzie wyglądać sytuacja ze studiami, a chciałbym jednak mieć trochę materiałów nagranych, to w takim razie może się zastosuję do tych informacji w kolejnych seriach. Dlatego byłbym bardzo wdzięczny, żebyście napisali. I jak wam się spodoba seria, nie zapomnijcie o ocenieniu jej po prostu. A nawet jak wam się nie spodoba, to nie zapomnijcie również o ocenieniu jej, ponieważ na tym mi bardzo po prostu zależy.
Jak coś gram na niehistorycznych, uznaję, że jeżeli ktoś chce zrobić jakiś achievement i gra na historycznych, to tak jakby sobie po prostu ułatwiał grę, ponieważ jest na 100% przekonany i ma 100% pewność, że się po prostu w tej rozgrywce wydarzy. Natomiast, natomiast jeżeli nie wie, co się wydarzy, tak jak na przykład w Europce, w CK2 i tak dalej, no to najzwyczajniej w świecie jest to według mnie bardziej realistyczne, bardziej dostosowane, bo ludzie w Europce, w CK2 robią te achievementy, nie wiedząc, co się do końca będzie ich, na nich czekało w tej rozgrywce, a w Hoju to są po prostu niektórzy przygotowani, o tutaj, tu Niemcy powiedzą wojnę, no, więc do tego momentu mam czas się przygotować. Dlatego uważam niehistoryczne za rzeczywiście jedyną słuszną rozgrywkę, jaka może być. Chyba, że gracie na multi i chcecie historycznie, to wtedy druga sprawa. Oby tylko Zjednoczone Królestwo nie poszło w komunę, bo to będzie tragedia, jeżeli poszli w zmianę kursu. Idą w komunę! Nie! Jak ja mam przerąbane, dammit, teraz, nie, jak grałem Portugalią, nie mogli pójść w komunę, teraz idą w komunę, zostawiając mnie samych, jeszcze bym musiał z nimi walczyć, jak chciał ZSRR zająć, no dammit. Cholera, nie, jeszcze USA mi tylko zostało. Do jakiegoś tutaj działania czy coś. W ogóle nie wiem, czy trzeba właśnie jak najszybciej lecieć w kierunku tego wywiadu, czy niekoniecznie. Ja teraz staram się wszystko rzucić właśnie na wywiad, żeby jak najbardziej sforsować się w tym kierunku. Ale nie wiem, czy ja jednak nie przesadzam na przykład i tego nie trzeba zrobić wolniej. No, sami napiszcie, jak uważacie i co jest według was lepsze. O, wojna domowa w Hiszpanii. W ogóle ostatnio jak grałem Portugalią, to Francja powiedziała wojnę anarchistom. Ja nie wiem dokładnie dlaczego i może będę przygotowany jakąś małą armię tutaj na Hiszpanię, no niestety nie mogę zainterweniować na razie, gdyż no Francja nie ma takich możliwości, ale chętnie bym pomógł, właśnie nie wiem nawet komu, chyba karlistom bym pomógł ostatecznie, więc muszę poczekać, aż się pojawią po prostu. Nie dojdzie do komunizm, to idą w niepodległość kolonii. Cudownie. Cudownie. Tutaj jest jakieś zwiększenie popularności komunizmu. Niedługo będzie. Niedługo się po prostu zmienią. Demet, Wielka Brytania. Nie no i... już czuję ewentualne powtórzenie podejścia do tej rozgrywki. Bo tu jednak ja jestem mocarstwem i tym celem ataku ze strony III Rzeszy. I trzeba czegoś takiego się spodziewać, być na tym gotowy. Plus taki, że w przeciwieństwie do Portugalii i Hiszpanii, a jestem dosyć dogadany już z koloniami i one nie chcą się buntować, więc jest bardzo dobre posłuszeństwo. I nie muszę tam zmieniać garnizonów na większe. Dlatego nie ma też co się przejmować buntami tam, w tamtych regionach. O, ładnie, ładnie, tak, tak! Ich pierwsza dobra wiadomość, odnowienie protokołów rzymskich. Dobrze. Nawet nie wiecie, no wiecie, ja się cieszę, ale to jest bardzo dobra informacja. Zaznacza, że mamy sojusz przeciwko niemieckiemu. Ja w sumie nie wiem, czy poszli już w Anschluss, czy nie poszli w Anschluss. Ale nawet jak poszli w Anschluss, to mają wojnę z Włochami. O, dammit. A ja mogę interwencję w Hiszpanii? Zobaczmy sobie, jak to będzie działać. Ponieważ chętnie bym takim nacjonalistom nie pozwolił tutaj cokolwiek zrobić. W ogóle ktoś, jak grałem Portugalią, fajnie napisał, że XD, że anarchiści komunistyczni, anarchist commune, czy tam komuna anarchistyczna, ma taką samą frakcję jak Sanacja na przykład, albo jak monarchiści w sumie. No to jest troszkę XD, że no, brakuje im tych frakcji. To jest rzecz, którą, powiem tak, co powinni dać w przeciągu roku. Kilka ładnych drzewek, kilka ładnych nowych tutaj frakcji. I żeby naprawili wiele błędów, które aż mi do głowy nie mogą przyjść w tym momencie.
Ukończono zdobycie szyfru w Niemczech. Świetnie. Ja nie wiem dokładnie, co to daje. Chyba po prostu przyspieszone działanie tego. Ja chciałem po prostu zobaczyć, co tu się wydarzy. O, w ogóle interwencja w Hiszpanii pozwala na wysłanie. Daje kilka opcji. Może na przykład możemy sprawdzić, wezwać inne duże państwa, żeby porozmawiać o pokoju w Hiszpanii, żeby to rozegrać. Możemy tutaj powysyłać ochotników, zamiast zwiększyć limit napięcia na wysłanie ochotników. Oraz kilka innych rzeczy, jak na przykład Lend-Lease i tym podobne. Jednakże zaczekam na karlistów w Hiszpanii, jeżeli walną, bo dopiero wtedy bym chciał im pomóc. Gdyż no, najbardziej mi na monarchistach zależy, skoro sami będziemy monarchistami. Remilitaryzacja nad Reni. To oznacza wojnę. Ale na serio wyślemy po prostu notę. Ponieważ oni mają podobną ilość dywizji co my. A tam te dywizje są lepsze. Zresztą my potrzebujemy jeszcze czasu, żeby się odnowić. I wolę jednak nas zastosować się do tego, podejść do tego defensywnie. Szczególnie, znaczy jeszcze nie ma tutaj frakcji rzymskiej. Mam nadzieję, że oni szybko tutaj pójdą, żeby ten Rzym połączyć, tą frakcję rzymską, pakt rzymski. Bo nie chciałbym jednak anszlusu Austrii. A liczę, że będzie podobna sytuacja, co była do Portugalii, bo teraz dopiero zauważyłem, że oni nie są we frakcji. O, jest, karlistyczna Hiszpania. No teraz możemy spróbować interwencję jakokolwiek zrobić, zezwolenie na tajną interwencję. Tracimy stabilizację aż 25%, ale zwiększa nam się poparcie wojny aż 12,5%. To daje nam praktycznie ponad dwukrotny wzrost. I możemy wysłać trzech ochotników. Zgadnijcie, kogo wysyłam. Czołgi tam pojadą. Będą jeździć po ludziach. I po nieludziach. Jak tam jacyś są. Okej, nasze dywizje przybyły. I czas zainterweniować w wojnie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Już tutaj nas Niemcy wypchnęli, a nawet nie zdążyliśmy podejść. Dobrze, mamy port Bilbao. Ponieważ dostajemy wtedy zapasy z kraju. I czas tutaj się pobawić. Kurczę, w tej bitwie praktycznie nic się nie dzieje. Obrażenia od 1 do max 10. Nie wiem, czy widziałem w sumie dziesiątkę tutaj, że dwucyfrową liczbę w ataku. Ale to jest bardziej na zbicie organizacji. Atakuje tutaj tyle dywizji. O, dobrze, sama spierdzieliła. Popełniła sudoku, bo nie mogła wytrzymać tego napięcia. Próbuję tutaj wyczyścić pojedyncze te regiony. Czy powstał jeden wielki front, może później da radę się zamknąć tutaj i będzie tylko parcie na południe. Wtedy byłoby idealnie. W końcu przestajemy mieć braki w wyposażeniu piechoty. Cholera, będę mógł normalną armię rekrutować. Na początku 38. Możliwe, że jak dobrze pójdzie, to do wojny, chociaż nie wiem, kiedy ta wojna walnie, bo tutaj gramy na niehistorycznych, uda nam się osiągnąć 100 dywizji. To byłby cudowny scenariusz. To do wojny tutaj w Hiszpanii to wygląda na to, że chcemy tutaj bardziej, żeby zdobyć expa, niż żeby rzeczywiście pomóc w jakimś wygraniu wojny. Bo to, co odwalają karliści, to jest tragedia. I to, co odwalają tutaj inni pozostali Hiszpanie, to jest większa tragedia. Jakbym grał jakimś innym państwem, czy byłbym po stronie jakiejś innej, na przykład po stronie zwykłej Hiszpanii, to bym zaraz ścisnął karlistów i pozostałych nazistów, tam faszystów. I to byłby moment. No a tutaj, patrzcie, jakie luki tu są, jakie luki. No, okrążyć tą armię po prostu i już wybicie trzy dywizji. I nawet mógłbym spokojnie, gdyby tutaj jakaś Francja wysłała wojsko rzeczywiście, to ja też bym mógł spokojnie tą Francję okrążyć. Albo inny kraj, gdyby tak stał. No to byłby luzik, a tutaj. A tutaj pozostaje nam po prostu czekać i zdobywać doświadczenie. Dobra, wiecie co? W tym momencie skończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wiele się na razie nie działo, ale w kolejnym odcinku możliwe, że już zaczniemy wojnę. Do zobaczenia, do jutra. Na razie, cześć, pa.